dead. Z nowości. Ołtarz ulepszony do poziomu trzeciego. Kowal. Kowal i płatnerz także. Jeśli chodzi o dary, rozwinąłem sobie, jak widzicie tutaj, na maksa szał z Kadi. I bodajże troska z Kadi, tak. Czyli odporność na środowisko dałem plus 15%. Z tego względu, że nam się to sprzyda. Przynajmniej pasek się nie będzie tak szybko zapełniał. No i zaczynamy, zapraszam. No. Coś nie chce skoczyć, dziwne, nie? Dobra, jesteśmy. Wikiński upieszca. The path to the rear gate of Castra Ignis was guarded in a manner far beyond the Ulfung's expectations. Each watchtower held a copper bell for deploying its own troops, and a fire beacon to bring the wrath of the Crusaders upon any intruder. Fighting here with an army was folly, but perhaps a lone shield maiden might pass undetected through these vast fortifications? Tja, jasne. Dotrzyj do plaży. A teraz gdzie jestem? Nie na... Wow. Muszę jeszcze sobie zagrać w Diablo trójkę, bo nie miałem jeszcze tej przyjemności. Ale tam były problemy z serwerami, także no myślę, że już to powinni wszystko rozwiązać, prawda? Cisza na razie, dobra. No, dajemy. To jest mostek, do którego pewnie mam się udać. Wieże, wielkie kraby i żelazne czaszki. O, czyli takie wieże, dobra. Nie ma problemu. No nasze magiczne umiejętności wszystko przebiją, prawda? Pierwsza czaszka, nie było trudno. W ostatnim odcinku szukaliśmy trochę tych czaszek, prawda? Aha, Jezus, sorry. Mamy łuk. Z Jotonitu, patrzy się jakie obrażenia. Także pomału rozwijamy naszą postać. Szkoda, że dopiero teraz. Okej. Na paladyna mam coś specjalnego. Tak jest. Sobie pozbieramy bonusy. Ciekawego brak. Sztuk
kawałki drewna. No dobra, mogą być. To zależy mi tylko, żeby wiecie, rozwinąć te wszystkie miejsca, w którym wykonujemy przedmioty, prawda? A później to normalnie olać z tego względu, że no, nie będzie już takiej możliwości, prawda? Jak już do maksu rozwiniemy dany poziom. Mamy to. Tutaj coś ukrytego jest. Sprawdźmy za tym. I za nic, myślałem, że będzie chociaż skrzynka z tym. Ze skarbem, nie? Ja ci dam rękę podnosić, nie? To kolejna zwierz. Tutaj mamy jakiś skarb ukryty na dole. Dawaj, 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 dawaj. To jest nasze. Kusi mnie, wiecie co, żeby sobie w Battlefielda zagrać, ale na żywo, wiecie? Czyli od razu na YouTube'a tylko... Nie wiem, czy będę miał dobry akurat sygnał, wiecie, bo to czasami ktoś wejdzie przez przypadek na komputer. A się mnie po prostu nie dopyta, czy coś robię, czy nie. No i wychodzą nieporozumienia, prawda? Dobra, tutaj mamy przód, okej, lecimy dalej. Gdzieś tu musi być jakiś drążek. Osiągnięto punkt kontrolny. Dobra, ale ja bym chciał dostać się tutaj. Nie ma tu żadnej wajchy takiej specjalnej, fajnej. Nie widzę, nie słyszę. Może przez przypadek. Może to po prostu zabieg kosmetyczny, wiecie o co mi chodzi. Żeśmy się wkurwiali, szykali nie wiadomo czego. Tam po prostu zwyczajnie nic nie ma. Łucznicy. Tak jest! Świetnie! Zbieraj, 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 zbieraj.
Może tu gdzieś na górze jest wajcha, co? Dobra, dobra, przyspieszmy trochę. Wow, paladyni tu są? One se tak żyją z nimi w zgodzie? Dziwne, nie? Mapą to się przedstawia, aha. Die, barbarian! Dobra. Dajemy, dajemy! Nie ma tu żadnej wieży? Nie ma. Dobra, ołtarz odwiedziliśmy. Jest i duży krab. Tak jest. Okej, 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 pomału, pomału do celu. Kolejna wieżyczka. Ale co, nie mam przejścia? Niemożliwe. A tędy. Dobra. Żelazna czaszka jako druga znaleziona, czyli... Można powiedzieć, że będzie z tą trzecią mały problem. Pewnie będzie gdzieś przy końcu schowana. Dobra, no chodź, 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 tak jest. Dobra, idziemy w górę zatem. Paladyn, 14 poziom. Coś tu mamy, nic. Ale tam coś mamy, proszę bardzo. Dawaj, 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 dawaj.
Zardzewiały klucz. Do tej bramy chyba, tak mi się coś wydaje. Sprawdzimy. Mamy chwilę czasu. Jak nie, to się trochę wkurwię. No ale... przynajmniej nie będzie, że nie sprawdzaliśmy, prawda? Dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest, do tej bramy ten klucz jest, dokładnie. W skrzynce powinno być coś cennego. Wilczy pas, proszę bardzo. Dupy nie urywało. Dobra, idziemy dalej, 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 cały czas przód. Ale przynajmniej już nie będę myślał o tej bramie cały czas, prawda? To mamy kolejną bramę. Tylko że my się udamy tu do góry. No, jak wiecie, lubię eksplorować. Jeszcze to jest RPG, także dodatkowo. Mamy to. Ale czaszki trzeciej jeszcze nie mamy. Dobra. Eliksirów strasznie dużo. Znaczy tych totemów, wiecie co? Co sprawiają, że... no, że odnawiamy życia sobie, prawda? 31 sztuk drewna, no weźmiemy, pewnie, że nie będziemy marnować tego. Dobra. Lecimy dalej. Samotna skrzynka, to jej chroni nikt. Dobra, cofnięcie. Tak jest. W ogóle widzę coś na górze. Znoszony lekki hełm z jotonitu. Myślałem, że będzie z trzecią czaszką. Sorry. Że będzie ciężej. Co to jest za krzyżowiec? Wow. No i powiem, trochę trzeba się naszczerać do niego. Widzę nowy wróg w grze. Wielkie kraby, jeszcze dwa. Dobra, to przynajmniej mamy wyczyszczone wszystko. Tak przynajmniej mi się wydaje.
Jak coś opuściłem, no to sorry, ale... O, jest! Nara. Dobra, czyli jeszcze jeden krab i 5 wież. Dużo nie ma, prawda? Oj, to żebym chyba przyszedł od złej strony. No, teraz jestem od dobrej. Tak jest. Nara. No. Glory to the Vanir! Mi się wydaje jakaś arena boss, że będzie. Dobra. Zaraz sprawdzimy sobie z tej strony. Pusto, pusto. Jest i wieża. Dobra, mamy to. Skarbu nie widzę, albo przynajmniej nie został on... Ło, czempion krzyżowców. Jakaś tarcza dobra. Trzeciej wieży strażniczej. Krosz do Castra Ignis. Czaszki mamy, wielkich krabów nie znaleźliśmy, chyba że... Chyba że gdzieś tutaj będą, na górze. Dobra. Wchodzimy. Ciekawe, kiedy ten Paladyn ma zamiar się poddać, nie? Nara. Feeble, truly pathetic foes. Dobra, to w miarę jest ogarnięte. No i zobaczmy tutaj, co jest.
Kolejna wieżyczka. Bardzo chytrze sowana. My mamy iść w górę, tak? Z tego co mi mapa to pokazuje. Ale udamy się jeszcze w prawo. Oni produkują te stwory elektryczne. One są elektryczne albo wodne. Żywiołaki, może tak je nazwijmy. Tam się damy później, na razie. Jest brama zamknięta, czyli ewidentnie musimy iść w tą stronę. Dobra. No i wkraczamy. O. This doesn't look like a sensible path. A inna droga jest z drugiej strony. No, tak myślałem. Wszystko mamy, wszystko. Elegancko, idziemy dalej. O, krzyżowce. Nie dość. Kapłana ziemi nie trawię, niestety. Chociaż tyle, że sobie tutaj exploring zrobimy. Dobra, to jest ta ścieżka, z której byliśmy wcześniej po drugiej stronie. Na której byliśmy może tak. Dobra. Przygotować się. A gdzie oni biegną, jak ja jestem w tej stronie? Szukaj okolicy i znajdź wyjście. Spoko, ja to przeszukam. Tutaj raczej nie powinno być nic schowane. Ale jeszcze to przedyskutujemy. Przedyskutujemy, sprawdzimy może tak. Tu nie ma nic? Czyli mamy iść przez jaskinię, tak? Teraz sobie sprawdzę, czy coś ukrytego tutaj jest. Nie widzę, nie słyszę.
unstoppable. Okay. Mamy szał, dobra. Jakby teraz był na przykład krab, ale pewnie go nie będzie. Gdzie jest ten krab? Został nam jeden do zniszczenia. A gdzieś się skinął i go nie widzę w ogóle. A już go widzę, dobra. Mamy to. Cóż w tym portalu jest? Have these caves passed into Utgard? How strange. Dziwne, nie? Pewnie, że tak. No i co mi tu zostało jeszcze ciekawego? Pancerzonego trolla mamy. I właśnie misję skończyliśmy. Bardzo dobrze. Dajemy dalej. The defenses of Castra Ignis were impenetrable. Dopadł wież strażniczy. To the she-wolf's daring raid. As for how the fortress itself would be reached, a plan was already forming in the back of her mind. Wciśnij dowolny klawisz, na to wciskamy. I co dalej? So, you have been seeking a path through Utgard to Castra. You want me to beat you again, troll? I have a deal for you. Do you?